Był niedzielny poranek, gdy w domu dziecka imienia świętej Faustyny rozbrzmiał alarm. To sygnał, że ktoś otworzył okno życia i coś tam zostawił. Tym razem nie pieluszki czy ubranka, ale żywe dziecko, małego chłopczyka. Najprawdopodobniej dziecko zostało urodzone poza szpitalem. Świadczy chociażby o tym sposób zawiązania pępowiny. Nie był to profesjonalny sposób. Od razu wychowawca poinformował szpital. Chłopczyk jest pod opieką lekarzy i pielęgniarek oddziału pediatrycznego szpitala miejskiego. Marcinek, bo tak nazywają chłopczyka pielęgniarki, przeszedł szczegółowe badania i dostał niezbędne szczepionki. Trafiło do nas, oceniając ze stanu klinicznego, raczej w pierwszym dniu po porodzie, w stanie ogólnym dobrym. W badaniu klinicznym nic takiego nie stwierdzamy, co by wskazywało na nieprawidłowe działanie okresu okołoporodowego czy poporodowego. Chłopczyk już jest pupilkiem na oddziale. Placówka pomaga domowi dziecka w takich przypadkach, bo najważniejsze jest dobro malucha. To jest po raz pierwszy przypadek taki, który trafia do hospitalizacji dziecka w pierwszej, jak tak mówiłam, dobie po urodzeniu. Był wcześniej przypadek, gdzie byliśmy tylko potrzebni do oceny stanu klinicznego, a było to dzieciątko urodzone w warunkach szpitalnych. W takich sytuacjach procedura jest szybsza niż zazwyczaj. Marcin Chilicki już powiadomił sąd rodzinny o znalezieniu dziecka w oknie życia. W przyspieszonym tempie rozpocznie się także procedura adopcyjna, by chłopczyk jak najszybciej trafił do rodziny, która go pokocha. Albo dziecko zostanie uznane jako nieznanych rodziców i wtedy jest łatwy proces adopcji, znacznie skrócony, nie trzeba czekać 6 tygodni. W przypadku, kiedy sędzia zadecyduje inaczej, może wszcząć poszukiwania rodziców. Natomiast w pierwszym przypadku było tak, że sędzia uznał dziecko jako NN i poprzednie dziecko cieszy się już swoją rodziną. Powody, dla których matka decyduje się na taki krok, bywają różne. Bieda, szok czy nieumiejętność zajmowania się małym człowiekiem. Najważniejsze, że dziecko żyje, a tym samym ma szansę na szczęście, bo po to właśnie ponad 2 lata temu uruchomiono w Ełku okno życia. Od tego czasu ta instytucja uratowała już życie 2 dzieci.